kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli z okupantem sowieckim i komunistycznymi zdrajcami do końca. Jednym z tych bohaterów była Danuta Siedzikówna, Inka, sanitariuszka w oddziałach 5. Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki. W grypsie wysłanym z więzienia do sióstr napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ona wiedziała, co to znaczy zachować się jak trzeba. Sądy nie wiedzą, co to znaczy zachować się jak trzeba. Nie ścigają zbrodniarzy komunistycznych, którzy mordowali żołnierzy niezłomnych. Nie ścigają winnych tego sędziów, prokuratorów, ubowców i innych katów. A przecież ci wciąż żyją. Sądy w tym czasie represjonują działaczy niepodległościowych za różne sprawy, w tym za usuwanie reliktów komunistycznych. Ci sędziowie tkwią korzeniami w komunie w PRL-u. Mamy tu w Krakowie taką sprawę, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Krakowie, drugi Wydział Karny. To sprawa doktora Mirosława Boruty, organizatora naszych spotkań. Również ja otrzymałem polecenie stawienia się w sądzie. To są zwykłe represje polityczne. Sprawa, o której mówią, a właściwie rozprawa, odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 11 w Sądzie Rejonowym przy Rondzie 7, sala B125. Nikt w obliczu represji nie powinien być samotnym. To tylko rozzuchwala sędziów. Dlatego prosiłbym państwa, aby tak licznie, jak dzisiaj stoją tutaj, przyszli też do sądu. Powtórzę jeszcze raz. Rozprawa odbędzie się w Sądzie Rejonowym w dniu 3 kwietnia, środa, godzina 11, sala B125. Nie możemy być bierni, nie możemy milczeć. Pamiętajmy, że zło triumfuje, gdy uczciwi ludzie milczą. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, chciałem bardzo podziękować za te słowa i odpowiem na nie tak. Jeżeli jest się blisko miejsca, gdzie spoczywa marszałek Józef Piłsudski, jeżeli jest się bardzo często blisko miejsca, gdzie spoczywa prezydent Lech Kaczyński z małżonką, jeśli upomina się o mnie pan Krzysztof Zdyl, który został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, to jakież mogę mieć obawy? Albo jeszcze inaczej. Si Deus vobiscum, qui contra nos. Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? Proszę państwa, i z taką myślą pójdę tam, gdzie mnie państwo 3 kwietnia zapraszają.